Witamy serdecznie na tworzeniu postaci do sesji D&D. Będzie to taka mini kampania, może dwie mini kampanie, gdzie nie będziemy heroicznie ratować całego świata, tylko może jakieś pojedyncze osoby i ewentualnie może jakieś, nie wiem, zwierzęta. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Także zacznijmy powoli. Pierwszą rzeczą, którą będziemy ustalać, będzie to rasa oraz klasa postaci. Także jakbyście mogli, to po kolei poproszę o powiedzenie, czym będziecie grać. Przy okazji możecie, jeśli macie, możecie też podać imię, a jak nie, to na koniec. Więc moja postać to będzie krasnolud. To znaczy, jego mama lubiła przygody, więc w większości krasnolud, tak się umówmy. Ma na imię Moregard Miedzianobrody i jest, powiedzmy, artyficerem, rzemieślnikiem, który lubi sobie grzebać w różnych rzeczach, otrzymując czasami zaskakujące, czasami wręcz wybuchowe efekty. Ale to go nie zniechęca. Dobra, ja sobie zrobiłam Ergenazi, tak? W klasie łowcy. O imieniu i nazwisku. Ila Ilea. Gnasi Powietrza, tak? Tak, Gnasi Powietrza. Jak to imię? Ila Ilea. Ila Ilea. Super. Imię i nazwisko. Ila Ilea. Dobrze. Ja będę grał mnichem. Kensei. Planuję. Czyli tym pod bardziej bronie i tak dalej. Żadne magiczne takie za bardzo umiejętności, tylko mistrzostwo nad różnymi rodzajami broni. Człowiek, podstawowy człowiek z podręcznika. Imię jeszcze nie wymyśliłem. Coś pokombinuję do końca sesji, do końca tego tworzenia postaci raczej powinienem wymyślić. Imię z nazwiskiem, może bez nazwiska. Bo to w sumie będzie taki... nie jest jakiegoś dworu czy coś, bez raczej nazwiska jakiegoś rodowego. Więc no, zobaczymy. Ja będę grał człowiekiem, fighterem, wojownikiem. A imię to już później. No dobra, to tak, to ja będę miał przyjemność albo nieprzyjemność grać Eladrinem. Kto kojarzy Eladrinę, ten kojarzy. Chodzący drzewa. Mój będzie jesiennym klonem. Będzie bardem. Chociaż bardziej chciałbym go ukształtować sobie na Skalda raczej takiego. Na imię będzie miał Elmenor. Dobrze. Kolejną rzeczą, którą będziemy robić, to cechy. Moje pytanie do was brzmi takie, czy rzucamy na te cechy, czy wybieramy z podręcznika te gotowe, czy po prostu bierzemy pulę punktów, którą rozdajecie sobie dowolnie do tych cech. Przy rzucaniu to rzucamy dwa razy, jeśli żaden z rzutów nie będzie usatysfakcjonujący, no to wtedy rzucamy trzeci raz i ten trzeci bierzemy. Ja to bym wziął z podręcznika. Tak, ja też pomyślałem, czy od postaci, czy w sensie od gracza by to mogło zależeć, ale pomyślałem, że nie, bo ktoś może być w sensie, że albo wszyscy wybierają te podręcznikowe, albo wszyscy rzucają wtedy, nie? A raczej tak by było sprawiedliwiej. Ja bym mógł nawet zaryzykować rzucić, ale to nie przeszkadza mi, jeśli wybierzemy podręcznikowe. To proszę o opinię jeszcze trzech osób. Mi jest też wszystko jedno. Znaczy, jak się rzuca, to jest niby śmieszniej, ale z drugiej strony możemy mieć tak złe rzuty, że potem będziemy pokrakami. Mogę rzucać, ale mogę też wybrać z podręcznika. Szczerze powiedziawszy, rzutów się boję, bo ostatnie rzuty mi nie dobrze poszły. I to może być trochę niszczące. Tak. Nadziu?
Ja naprawdę nie mam żadnej preferencji. Możemy wybierać, możemy rzucać. Dobra, czyli 5 osób ma wywalone, a Julian chce podręcznikowe, więc chyba lecimy podręcznikowo, co? I chyba tak, szczególnie, że z wypowiedzi wszystkich raczej już miało tak, że wolą wziąć z podręcznika. Przepraszam, na sekundę, pauza, bo mi kamerka wyjebał. Także siłą głosowania wybraliśmy cechy z podręcznika, także wpisałam wam tutaj na rolu, rozdajcie sobie. To nie było 16 jakieś? Nie było 16, to może rzucamy jednak. Nie, tam jest tylko 15, 14, 13, 12, 10 i 8. Ej, jak ja będę miała inteligencję 8, to co ja czytać i pisać nie umiem, czy jak? Wszystko powyżej 6 jest rozumne i chyba... Kurde. Nie wiem, czy umiem pisać i czytać w sumie. Bo tam było przy na przykład zasadach chowańca, znaczy chowańca, przyzywania wierzchowca dla paladyna, że jak dane zwierzę czy coś tam ma inteligencji poniżej 6, to ma automatycznie 6 inteligencji i potrafi iść na jeden język. Znaczy w zasadach chyba w podręczniku jest bodajże, że minimum jakieś cechy to jest 5, ale to trzeba było przeczytać w podręczniku. Dobra, to już pal licho, to ja będę tym z siłą na minus 1. A ja też mam siłę na minus 1. Jaką ty klasą będziesz grała? Ja jestem łowcą. A od razu dopisujemy sobie w tych statach, wiecie, z pochodzenia, tak dalej. Znaczy z pochodzenia, chodzi mi o to, że na przykład gimnazji i tak dalej, to ma tego plus 2 do kondycji i tak dalej, to da co to wbijać, nie? Tak, tak, od razu możecie sobie dołożyć i z klasy, i z rasy te cechy. Dla mnie to najwyższymi statystykami jest inteligencja, zręczność i jeszcze kondycja. Nie, no, u mnie poleciało w kondycję i w zręczność. No u mnie typowo dla Monka to zręczność i mądrość i też kondycja będzie ważna, a reszta to tam. No u mnie najwyższą statystyką jest zręczność, potem kondycja. Julian? Charyzma, a potem, chyba już przez to przeskoczyłem, ale chyba mądrość. No cóż, to nikogo nie mamy tu silnego, także będzie fajnie. No jesteśmy bardziej zręczni niż silni. Wszystko mamy zręczni do paluszki. Będziecie się najwyżej dużo skradać i dużo włamywać, więc... Właśnie. My nie będziemy tymi dużymi dresami, tylko tymi chudymi dresami. Jak mam ten Dwarven Combat Training, you have proficiency with the Battle Axe, Hand Axe, Light Hammer and War Hammer. Gdzie to zaznaczać? To jak masz rasę, nie? To w proficiency. Mm-hmm. Proficiencies i masz type i masz wybierz i wybierasz czy broń, pancerz, umiejętność, nie? No to broń to tam potem masz do wyboru potem jaka broń, potem jak pancerz, no to jaki pancerz, jak umiejętność, no to jaka umiejętność, nie? Mm-hmm. I też właśnie muszę sobie wybrać umiejętności i zapomniałem jakie ja chciałem mieć. W sumie najważniejszym pytaniem powinno być, czy Madzia robi to z charakterem maserem, czy robi to bezpośrednio na karcie. W sumie no. No właśnie, bezpośrednio na karcie i nie wiem, jak to znaleźć. Okej, okay, to jak masz te cechy i potem pod umiejętnościami i cechami jest pasywna mądrość, to poniżej są narzędzia i poniżej jeszcze jest typ i biegłość. I tam sobie wpisujesz... w czym jesteś biegła, czyli okay. Te bronie i armor i tak dalej, tylko chyba liczy się tylko jak po angielsku wpiszesz, w sensie angielskie nazwy. Dobrze. W sensie liczenie armora się liczy wtedy jako ten, po angielsku, bo w sumie tak to reszta jest dla ciebie bardziej. Tak, no ja rasowo wybieram percepcję z umiejętności, potem z mnicha akrobatykę i insight, a potem background będzie ten oszustwo i skradanie.
Backgroundzie jeszcze nie wspomniałam, ale... No, tylko ja sobie to też muszę poukładać, bo układanie postaci w tym jest takie... Żeby czegoś nie mieć dwa razy, trzeba się mocno zastanowić przy wyborze z rasy. Ja robię z tym charakter manserem i kurwa jest ciężko. To jest wszystko pomieszane. No tam jakoś dziwnie nie po kolei jest z tego co pamiętam, ale to możesz sobie przeklikać po prostu, to powiem. Bo to jest, z klasy ja mam tak, umiejętności, akrobatykę biorę i percepcję. Z rasy mam do wyboru, język biorę elfi i mam common. I biorę też wariant ten z człowieka, że dodaję plus 1 do 2 statystyk i na początek ten atut. Tak, ja tak samo z tym atutem. To potem też podacie atuty, ale to za chwilę. Jeśli chodzi o te różne jakby biegłości, to ja na przykład robiłam tak, że jak okazywało się, że coś mi się powtarzało, to po prostu jedną z tych rzeczy zmieniałam wcześniej, nie? No, bo można cofnąć sobie, nie? Więc... I tak dobrze, że zaczynamy na pierwszym poziomie, to nie musimy od razu wybierać podklas i tak dalej i dodawać ich teraz, bo nie ma żadnych podklas praktycznie na rolu. No, to jest najgorsze, że tam nie ma tych podklas. O, ja na pewno zdechnę na dodawaniu ataków magii czy czegoś takiego. O, matko, jeszcze ręcznie? No. Yes. Być dobrze. Hehe, wiedza tajemna jest dla ciebie zagadką. 8 inteligencji, piękna postać. Się zastanawiam, co wsadzić 8. Dogadasz się z Ilą? Czy jako nie, ja już poszłam w siłę mniejszą, siłę. A, okej, okay, faktycznie. Ale prawie się dogadacie. U mnie dumpstatem to chyba będzie siła, bo kondycji potrzebuję, zręczności potrzebuję, mądrości potrzebuję. Charyzma się przyda na oszustwa. A nie chcę być głupi też. No, ja mam siły na plus 0, a inteligencji mam na minus 1. Na minus 1 to jest chyba tak? 8? No cóż. Nie można być dobrym we wszystkim. I jakbyśmy rzucali, to może by takie rzuty były, że ktoś byłby dobry we wszystkim. Ustawiając moje szczęście, tam byłby chujowy we wszystkim. Jak będziecie chcieli, to możecie sobie rzucić, co by wam wypadło, ale tego już i tak nie zmieniacie. Nie, nie chcę. Potem będzie serce bolało. No. Albo będziecie się cieszyć. Kurwa, pochodzenie też jest jedno na rolu. Acolyte tylko i też trzeba wpisywać tak, pochodzenie no. Całe. O, oh, goddammit. No, dobrze, że nie rzucałem. Jeden, dwa, trzy. Ale to D4 rzuciłeś. To dlatego. A, 4D6. Pardon. O, no, już jest lepiej. 16. Teraz będzie, jak macie jakieś backgroundy i fity wybrane, to możecie też powiedzieć, co ciekawego sobie wybraliście. Wiem, że już częściowo było to powiedziane, ale nie wszyscy powiedzieli, więc jeśli macie, to po kolei może teraz z drugiej strony od Juliana. Czy masz jakiś background już wybrany i jeśli masz? No kurczę, oczywiście, że tak. No. Nie wiem, jak przetłumaczyć. Entertainer może jako, nie jako rozrywkowiec, tylko jakiś taki artysta czy coś takiego, nie? Bawiasz? Bawiasz, tak, dokładnie. Ten hype man. Bawidamek? Nie. Zigolo. Nie. No nieważne, w każdym razie zajmuję się profesjonalnie rozrywką na różne sposoby, różnie tam rozrywkę odpowiednio rozdaję. W każdym razie, jeżeli chodzi o jakieś takie przede wszystkim biegłości, które z tym moim pochodzeniem idą za nim, tak, no to przede wszystkim jest to akrobatyka i występy z oczywistych względów. Jeżeli chodzi o feature,
dla tego pochodzenia, no to jest by popular demand, tak, czyli który wskazuje na to, że moja postać teoretycznie w każdym miejscu potrafi odnaleźć miejsce, w którym jest w stanie wystąpić, jest w stanie dobrze się prezentować, tak aby okoliczna ludność po prostu ją polubiła. No i potem wykonywała jej niewielkie życzonka na wypadek, jakby się jakieś pojawiły. No to w zasadzie tyle o tym pochodzeniu. Sebastian? Z pochodzenia biorę szlachcica. W biegłości ma w historii oraz perswazji. Posiada umiejętność gry na jednym z rodzaju zestawu do gry, czyli rozumiem, że to jest raczej instrument do grania, tak? Więc wybrałem sobie flet. Czekaj, zestaw do gry to bardziej kości, karty, ta, szachy. To szachy, dobra, niech będą szachy, okej. Spierdala, ja już mam szachy. To prostu... będzie się razem grać. No ja też mam szlachcica i co mam, co stępnie mam zrobić, no. Dobrze. Ewentualnie w karty, no i będziemy sobie w pokerka pykać. Nie, dobra, mogą być szachy. Dobrze, no to szachy. Język wziąłem krasnoludzki. Z wyposażenia mam wyszukane odzienie, sygnet rodowy i sakiewkę ze złotem. Z korzyści szlachcic ma uprzywilejowaną pozycję, czyli jest w wyższych sferach lepiej postrzegany, ma lepszą pozycję niż plebejusz, tak to się mówi chyba. Tak. Plebeusz. I to tyle, a z atutu wybrałem specjalistę kusznika. No, jak nazwa mówi, specjalizuje się w wykorzystywaniu kurz i tam różne benefity z tego dostaje. Nie wiem, czy podać takie to są benefity? Nie, chyba, no, dawaj, chyba nie wiem. Opisz. Dobrze, to dostaję to, że po pierwsze ignoruję właściwości ładowania każdej kuszy, w której używaniu mam biegłość. Gdy znajduję się 1,5 metra od wrogiego stworzenia, nie mam utrudnień w ataku dystansowych. I kiedy używam akcji ataku i atakuję bronią jednoręczną, mogę wykorzystać akcję dodatkową, aby zaatakować trzymaną w drugiej ręce kuszą ręczną. Tak, zbucha, tak je przez łeb. Tak. Kamil? Tak, ja... od czego? Tak, klasa, no to monk. Pochodzenie. Z pochodzenia jestem przestępcą. Mam mroczną przeszłość, dlatego z pochodzenia mam właśnie... jak to się mówi? Deception... oszustwo, tak? I skradanie się. Też mam szachy, bo jest gdzieś to tam motyw się tam pojawił w jednej grze, w którą grałem niedawno i mi się spodobało to. Też monkiem grałem, więc no, wziąłem sobie szachy. I tak, atut, który biorę z człowieka, to było Defensive Duelist i to mi daje to, że jeśli trzymam broń, która jest finezyjna, w której mam biegłość, jakaś przeciwnik mnie zaatakuje w zwarciu, mogę użyć swojej reakcji, żeby dodać swój bonus biegłości do mojej klasy pancerza na ten jeden atak. I no, potencjalnie, żeby mnie ten atak nie trafił. Także w reakcji, jak większość ma tylko okazyjny atak, to ja często będę też zachowywał tą reakcję, żeby jak ktoś mnie będzie chciał zaatakować, żeby dodać sobie po prostu więcej AC do jednego z ataków skierowanego we mnie. Z wyposażenia to wziąłem zwykłe klasowe. Zwykła broń, która w moim przypadku akurat jest nunchakiem. To sobie tam rozmawialiśmy. Po prostu dwie jakby pałki połączone łańcuchem albo liną. Uznaliśmy, że będzie to broń finezyjna, bo jednak żeby się posługiwać nunchakiem, trzeba być zręcznym i będzie zadawać D6 obrażeń.
więc trochę lepsze niż zwykła pałka, bardziej jak dłuższy kij czy kostur. Aga? Background, no to walnęłam sobie taki jak Sebek, czyli będę miała szlachcica. Także no, jestem panią szlachcianką, która uwielbia występować, znaczy no, jakąś gówniarą, która lubiła występować w turniejach łuczniczych, bo ma bogatego tatusia i tak dalej, i tak dalej. Miała. No, więc dlatego mam szlacheckie pochodzenie. A z takich dodatków, co ma moja postać jako gimnazji powietrza, no to na pewno lewitację. I niekończący się oddech. W sensie, no. Dopóki jestem nie ubezwłasnowolniona, to mogę sobie nie oddychać. Rozumiem, że jak mnie ktoś dusi, to po prostu panikuje i wtedy się duszę. Co jest po prostu dziwne, ale... W sumie to chyba nie. Nie, no jak weźmiesz ten oddech i duszą, a tak to mogę wejść pod wodą chodzić mogę. Jak nurkujesz, to możesz sobie nie oddychać, ale jak ktoś chce cię utopić, to już cię utopi. Dokładnie tak, coś w tym stylu, co jest chyba mega dziwne, nie wiem, co to myślił, ale niech to. Z umiejek, no to ja mam w percepcję, perswazję, bo szlachectwo, skradanie się, sztuka przetrwania, historia. No. Coś jeszcze? Nie, będę strzelać z łuku. A, tak, mogę nosić kości, ale... Nie, karty, będę nosić karty, ale przypuśćmy, że ja je noszę, bo je noszę, nie umiem w nie grać. Znaczy, to możemy wziąć obaj gry w karty i będziemy zagrać w karty. Dobra, to będziemy sobie grać w karty. No niech, niech Kamil ma ten... Te szachy. Te szachy dla siebie. Ja już wymyśliłem backstory do tych szachów. Czemu ty dobrze. Też masz szachy? Nie mam już, dobrze, wybieram, mówię, kartę. Gry w karty. Spierdalaj. Dobra. Taki kolega. Mogliście wszyscy wziąć szachy. Bierzemy szachy, dobrze. Tak, mogliście wszyscy wziąć szachy i byście na zmianę grali i rywalizowali ze sobą. To szachy... nie ma... To nie jest wcale takie głupie. Mój artyficer na pewno też by sobie chętnie pograł. Spotkaliśmy się na turnieju, kurwa, szachu. Dobra, a postać Juliana to tam przygrywa. Nie, ty nie grasz, ty coś opowiadasz. On to organizował, nie? O, no, wiesz, on opisywał, tam mówił. On jest komentatorem. To jest Gambit Królowej, bo ja już nie wiem, co się dzieje. A Kamila postać to chyba tam ten, Kamila postać to tam okradała wszystkich po drodze, jak byli zajęci patrzeniem na szachy. Akurat, bo tam w każdym zestawie tym do gier jest opis, przynajmniej na 5e Toolsach, nie? Na co można rzucać, żeby czegoś się dowiedzieć albo coś zrobić przy grze. I jest na przykład rzut na insight przy grze w szachy, żeby na przykład dowiedzieć się czegoś o swoim przeciwniku, na przykład coś o jego charakterze, nie? Czy jest porywny, czy jest spokojny, czy łatwo się denerwuje, coś takiego, nie? Albo właśnie rzucić na sleight of hand, żeby tutaj grać, a gdzieś tam go okraść, nie? I nie wiem, czy różne zestawy mają różne te sposoby sprawdzania i przy jednych coś można, gdzie przy drugich czegoś nie można, ale wiem, że w szachach mogę na przykład sprawdzić, czego się dowiedzieć o czyjejś osobowości, nie? Grając z kimś w szachy. Czyli albo go oszukać, albo to. Wszyscy mamy szachy? Dobra, to chuj, wszyscy wpisujemy szachy, okej. Okay. Z języków mam jeszcze, oprócz tego wspólnego, nie? Mam pierwotny. Primordial. To ja nie wiem, to będzie jakaś muzyka kurwa kamieni, czy jakieś uga buga, albo coś w tym stylu. Nie, no takie primordial to jest... I z kim ja tam tak będę rozmawiać? Z drzewami, z kamieniami? Nie no, znaję pan Menelem, no albo z kimś. Ze Staszkiem. Masz jedno drzewo w drużynie. Ja będę szumieć na jej wietrze. Słuchaj, panie kierowniku. Jak będziesz liniał z tych swoich liści jesiennych, to będę tym wiatrem jeszcze skłuć. Weź daj spokój, jakby on zrzucił liście, to co by mu zostało? Skóra, w sensie kora. Dobra, to u mnie chyba wszystko. My mamy jakieś fity na początku? Mhm. Każdy ma, a tu? Znaczy, no, ja mam z tego. No właśnie, bo ja nie mam z rasy. Ja nie mam z rasy. Potem też mam możesz... z rasy, więc mam atut, no. Chyba tylko człowiek może mieć na pierwszym, nie?
Tak. Dopiero potem, zależnie od twojej klasy, na którymś levelu, jak możesz wybrać, czy dodajesz sobie plus 2 do statystyk, albo atut, nie? Mhm. A więc u ciebie będzie background i opis języków, i jakieś ewentualnie biegłości, które sobie wybrałaś. Okej, więc mój background to będzie Sage. Czyli po polsku to by była jakaś... Mędrzec, samotnik, no coś takiego. No coś takiego, ale podoba mi się opis tego pochodzenia, że to jest ktoś, kto za wszelką cenę usiłuje, wiesz, rozgryźć zagadki wszechświata. To mój, myślę, rzemieślnik też tego pragnie. I jeszcze, żeby przy okazji było takie duże bum. To są jego ambicje. Jak najbardziej. Jeśli chodzi o języki, to zna ich aż 4, bo 2 z pochodzenia i 2 z rasy, więc zna krasnoludzki, zna infernalny, drakoniczny i oczywiście common język. Ma historię i ma arcana, czyli wiedzę tajemną. Rzeczy związane. Wiedzę tajemną, rzeczy związane z magią. Ma z krasnoludzkiego pochodzenia też całkiem sporo różnych rzeczy, jest tego dużo. nie chcę mi się wymieniać. Broni, jeśli chodzi o broń, to posługuje się długim łukiem. Na razie, bo jest początkujący, ale tak już kombinuje, co by wymyśleć, żeby pomogło mu w walce. Krasnolud z długim łukiem? No. No, a co? On naciąga nogami, ja cię dziwię, trzyma w rękach. Znaczy, jak na w dedekach, znaczy w dedekach. Hello. W Warhammerze. Tak. W Warhammerze też może. Niziołek. No, niziołek z długim łukiem, więc w dedekach tym bardziej, to fantazy. Ej, bo to jest długi łuk, tak. Jak dla niego. No też mówię, że to jest dla niego, jest długi łuk, no. No a dla raz normalnego wzrostu to będzie zabawkowy. Ja grałam... Przepraszam bardzo, on wziął wszystkie tam, wiesz, rozebrał, skleił z różnego drewna, tą dziedziwę też specjalnie przygotował, to myślę, że on jakiś taki kupiony. No, to każdym... kompozytowy. Tak. Z cięciwa zrobił z brody niewiasty, dziewicy. To mały łuk dla człowieka, ale dla karła normalny. To tak samo było. Przepraszam przecież... bardzo, to już widzę, jak będzie wyglądać relacja w tej drużynie. Już widzę, tak. Wszyscy się znęcają nad moją postacią. Jak masz dwóch elfów i krasnoluda, który się łukiem posługuje, to... Maciu, ja mam nadzieję, że twój krasnolud nie będzie lizał truciznę. To będzie miał podobny poziom inteligencji, ale będzie wolał... Jak? Artificer to powinien mieć najwięcej inteligencji. No ma, oficjalnie ma inteligencję, ale mądrości to wiesz, tak nie za dużo. To teraz możecie sobie wybrać wyposażenie, czy wybieracie sobie klasowe, czy początkowa zamożność. Dobrze, to ja zacznę wtedy, jak ten. Wyposażenie. Zbroje to jest skórzana skórznia, długi łuk i 20 strzał, ręczna kusza oraz krótki miecz oraz ręczne toporki. Explorer pack. Jak to jest? No i z pochodzenia tam był strój szlachecki, tak? Wykwintny strój, sygnet rodowy i 25 złotych monet. Ja sobie wybrałem początkową zamożność. Ten taki, Boże, ekwipunek z klasy, więc mam rapier, mam flet, i mam zestaw dyplomaty, bo mi się ten zestaw tego artysty nie podoba. Na chuj mi strój, jak ja wolę mieć przy sobie kawałki papieru do spisywania sobie, nie wiem, swojej poezji, prawda, czy czegoś na kolanie.
A tak to no, on nosi skórzaną zbroję generalnie na sobie, no, nie potrzebuje nic więcej, tak ona się tam fajnie jakoś przeplata z tymi jego pędami, więc wygląda całkiem fikuśnie w tych swoich ciuszkach. Ja mam przy sobie zestaw narzędzi, poza tym jeszcze oczywiście zwój pergaminu, butelkę z atramentem i pióro oraz list od martwego współpracownika. List ten zawiera pytanie, na które jeszcze nie znalazłem odpowiedzi. Jest to część wyposażenia Sage, czyli mędrca, i bardzo, bardzo mi się to podoba na tyle, że przy tym zostanę. Jak mnie będzie stać, kupię sobie zbroję skórzaną. Na razie mam tylko zwykłe ubranie. Jeśli dożyję, co wcale nie jest takie pewne w moim przypadku, kupię sobie zbroję skórzaną. A z broni to łuk, tak? Coś jeszcze? Mhm. Czyli nic. Bo ja mam jeszcze pytanie, czy to wyposażenie jest tylko z pochodzenia, czy też z klasy? Czy jak to wygląda? Ty chyba możesz wybrać. To jest, nie, dostajesz z pochodzenia i z klasy, albo bierzesz zamożność. Mhm. A, no to jeszcze z klasy możesz mieć sobie. Tak, bo z klasy też, okay. No. Tak. No to ja mam w sumie zwykłe ubrania, ciemne. Jakiś kaptur. Takie typowe, powiedziałbym, złodziejskie przebranie. No, zwykły plecak poszukiwacza przygód, tak? Gdzieś tam tego odkrywcy. Te nunchaki. I co jeszcze? I łom. To z tego, z przestępcy. Mam łom i to tyle. No i 15 sztuk złotych monet. Przypomniało mi się coś i zapomniałem. Aha, że język mam drakoniczny. Jako drugi. Dobra, ja mam z wyposażenia, no to z tego klasowego. Ma skórznię, dwa krótkie miecze, zestaw odkrywcy, długi łuk i 20 strzał. A z tego. Ze szlachcica, no to też to samo, jakiś pierścioneczek. Chociaż nie, ja nie noszę pierścionka, pierdzielę, nie noszę pierścionka. Mam tylko te swoje 25 złota. I tam chyba jest jeszcze coś takiego jak jakiś papier, coś, jakieś glejty czy coś takiego. Nie, papier potwierdzający jakieś szlachectwo czy coś takiego. Ale walić to. A chyba nic więcej na razie wstępnie. No wiadomo, że jestem jakoś tam fancy ubrana, ale jeszcze się nie narysowałam, więc jeszcze do końca nie wiem, w co się ubiorę. Dobrze, to skoro już mamy ten etap ze sobą, to teraz będzie coś, czego pewnie z reguły ludzie w DD-kach nie robią, więc pomyślałam, że możemy sobie rozdzielić nawzajem cechy, takie jak cecha psychiczna lub fizyczna i jakiś przedmiot. Także to będzie w ten sposób, że po kolei tak jak idzie, czyli Madzia Adzy, Aga Kamilowi, Kamil Sebastianowi, a Sebastian Julianowi to cechę psychiczną lub fizyczną, to jest obojętnie, to co wybierzecie to będzie, a w drugą stronę będzie jakiś przedmiot, czyli Julian będzie Sebastianowi, Sebastian Kamilowi, Kamil Adze, a Aga Madzi. Okej, ale to losowanie, mamy to losować, a to jest jakiś... Nie. Wybieracie, w sensie wymyślacie coś sobie nawzajem. Jedna cecha fizyczna lub psychiczna, którą ty dajesz Madzi Julian, albo przedmiot, który dajesz ty Julian Sebastianowi, nie? W tę drugą stronę. Kim ty jesteś? Aga Szlachcianka, elf, tak? Genasi Powietrza, łowca. Mhm. Dobrze. Tak, by było wam łatwiej do wymyślenia tego, żeby ktoś powtórzył właśnie kim jest, no to śmiało. To może ten... Czekaj. To może najpierw zrobimy opis postaci, kto, jak to wygląda i potem zrobimy ten rozdawanie sobie
Możemy, bo to przypomni w sumie rzeczy. Dobra, to tak, możemy no. Tak zrobić. Także jeśli ktoś będzie gotowy, to zapraszam. Ja mogę zacząć, bo wiem w sumie, co chcę powiedzieć, mniej więcej chyba. Zapomnę w połowie. Dobra, to lecimy. Nadal nie mam imienia i nazwiska, więc to zaraz, to chyba na końcu. Okej. Okay. Mnich. W przeszłości kryminalista. Zajmował się niezbyt tak dobrymi rzeczami. To nie były zwykłe włamania i tam kradzieże kieszonkowe. To były bardziej morderstwa, porwania, zastraszanie, takie wymuszenia, tak. Dość poważne sprawy. Za młodu robił. Był młody i głupi. Potem coś się na jego drodze odmieniło. Zmienił swoje nastawienie. Dostał od losu kompasu moralnego i zaczął nim, stara się nim podążać. Trafił na mistrza sztuk walki, wręcz bez broni. Bronią też, jeśli wymagała tego sytuacja, i zaczął mnie uczyć, głównie moralnie, ale też jak się posługiwać swoim ciałem tak, żeby swoich przeciwników pokonywać, ale ich nie zabijać. I biorąc u niego nauki, musiałem poprzysiąc, że nie będę zabijał swoich przeciwników, dlatego gdzieś tam moim głównym takim wyznacznikiem mojej moralności jest to, że nie tykam broni ostrej ani kutej, która zadaje takie otwarte rany, i poprzysięgłem posługiwać się jedynie bronią obuchową. Dlatego to są głównie kije, jakieś pałki, właśnie nunczaki, które pomagają mi w obronie i obezwładnianiu przeciwników i ich ogłuszaniu bardziej niż zabijaniu ich, bo staram się gdzieś naprawić błędy przeszłości, które mnie prześladują w snach i myślach, i widzę twarze ludzi, którym zrobiłem źle w życiu. Z motywacji, no głównie chcę naprawić swoje błędy i przysłużyć się jakiemuś dobru. Może nie ratować właśnie cały świat, ale starać się robić na tyle dobrych uczynków na świecie, żeby wprowadzić jakąś zmianę na świecie, żeby nie było tyle rozpaczy na nim. Tak, no z wyglądu no to zwykły człowiek, powiedzmy. Czarne włosy, ogolony na czysto, tak, na gładko. Myślę, że jest w wieku około 30 lat. Nie jest zbyt stary, nie jest zbyt młody, w takim dojrzałym wieku. No i na pewno z tą ważną postacią w moim życiu jest ten mój mistrz, który mnie potem wysłał w świat właśnie, żeby robić dobre uczynki i żeby zobaczyć, czy dam radę w swoich postanowieniach niezabijania i niekrzywdzenia ludzi, którzy na to nie zasługują. Tak. Lubi grać w szachy, lubi się nimi zajmować, nimi myśli, i lubi rozgryzać cechy osobowości graczy, którzy siedli do niego na partyjkę szachów. Czy ma jakieś do nich tam plany wobec nich, czy są jakimiś złymi ludźmi, czy nie, to nieważne. Nawet jak to jest jakaś przypadkowa osoba w karczmie, jakiś stały bywalec, lubi się przyjrzeć charakterom ludzi, bardziej się wpasować w społeczeństwo, może tym, gdzie wcześniej się bardziej
chował w cieniach i półświatku. Więc nie ma zbyt wypracowanych takich społecznych umiejętności. Więc nawet jak z kimś ma do czynienia, to woli to grą rozwiązać, żeby poznać jego osobowość niż rozmową z tą osobą, bo nie jest w to zbyt dobry. Lepiej się czuje w grze. To chyba tyle. Nie więcej. Ktoś jeszcze jest gotowy? Dobrze, imię mojej postaci. Imię mojej postaci to jest Emanuela Kalidus. Z wyglądu jest to nastoletnia dziewczyna. Brązowe włosy, brązowe oczy, jasna cera. Dobrze zbudowana, jeżeli tak mogę to nazwać. Dobrze, no jest wojowniczką, szlachcianką z pochodzenia. Motywacją tej postaci jest chęć zatarcia powiązań ze swoją rodziną oraz ucieczka od niej i poznania świata, wiadomo, typowy poszukiwać przygód. Z charakteru raczej z dobrą, pogodną dziewczyną, myślę, że z wieku tam 16 lat, jest raczej dorosła już w tym świecie, tak, ale na początku swojej podróży życiowej. Ważną osobistością dla niej będzie szambelan jej rodziny, który jej jako jedyny pomógł w perturbacjach, które zaistniały w jej domu. Półelf. Imię może później jakieś wymyślę? No i wyposażenie już podawałem. Skóźnia głównie posługuje się ręczną kuszą i krótkim mieczem. Julian? Okej, dobra. To moja postać ponownie nazywa się Elmenor. Jest Eladrinem, czyli takim elfem, nie elfem, który w ogóle pochodzi z innego planu i Elmenor też z innego planu faktycznie do tej sfery materialnej przybył. On pochodzi z takiej sfery, co się nazywa Fairy, przez niektórych nazywana baśniodziczą. Generalnie chłopaczek jest stosunkowo młody, bo ma tylko 150 lat. Zbroja skórzana, ona jest się tak fajnie, tak jak wcześniej wspominałem, przeplata takimi pędami klonu, tak, też te pędy po całym ciele generalnie idą, z każdego tego pędu wyrasta po kilka takich liści klonu, one wszystkie są w kolorze już takiego jesiennego drzewa. Ciekawostka z nim związana, każdy ten liść układa się w taki sposób, że Elmenor jest w stanie normalnie się poruszać i te liście nie szeleszczą w trakcie tego, jak on chodzi. To jest ciekawe, bo jak się dotyka te liście, to one są jak liście jesienne, czyli są już takie delikatnie kruszące się teoretycznie, no ale on jakoś to robi. Jego skóra jest taka generalnie pomarańczowa, jak to jesienne drzewo, tak? Aczkolwiek ona jest delikatnie pomarańczowa, ona nie jest taka ciemno-pomarańczowa, tylko jasno-pomarańczowa. Sam Elmenor nie posiada źrenic, on ma raczej puste, teoretycznie białka, ale on to ma raczej żółtka, może powiedzieć. Jego włosy i brwi, kolor taki raczej ciemno-pomarańczowy, wchodzący w jasny brąz, żeby był jakiś niewielki kontrast. O rasie było, z klasa, no, jest bardem. Generalnie od pewnego momentu w swoim życiu, kiedy rodzice zabrali go do sfery materialnej, gdzie potem przez swoje podróżowanie pomiędzy planami za pomocą portali specjalnych miał okazję posiedzieć kilka dni w obozie elfów, gdzie pokazały one mu kilka instrumentów, tak jak się na nich gra i tak dalej. On się mega zajarał całym tym sportem i potem zdecydował, że będzie chciał właśnie zostać bardem, bo elfy mu wspomniały, że jest takie miasto, gdzie jest kolegium bardowskie, szkoła bardowska dla elfów stricte. On jak o tym powiedział swoim rodzicom, to rodzice doskonale wiedzieli, o jakie miasto chodzi. A chodziło o miasto, gdzie ja mam je zapisane. No nieważne, jest tutaj gdzieś na tej mojej liście zapisane to miasto. Wysłali go tam przez jeszcze inny portal w tej baśniodziczy, do którego musiał najpierw dotrzeć. Dotarł do tego kolegium bardowskiego, do szkoły bardowskiej. Odebrał tam trening
został no, jednym z nas bardów, prawda, który na terenie tego kolegium bardowskiego pracował, cały czas studiował, gdzieś tam był wynajmowany przez tawerny, karczmy, jakieś okoliczne wozy i tak dalej do umilania czasu. Jednakże w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, że no to jest troszeczkę nudne jego zdaniem i on zdecydowanie dużo bardziej odnalazłby się raczej w opisywaniu, spisywaniu dziejów czy działań, które zostały podjęte przez jakieś osoby, które są wyjątkowo odważne, tak, które po prostu nie boją się stawić czoła zagrożeniom wszelkim. Tak? Jeżeli chodzi o jego charakter, to on jest neutralny, dobry. Nie ma nic generalnie do nikogo. Nikomu krzywdy nie chce zrobić, tak? Raczej kieruje się swoimi jakimiś nieprzemyśleniami, tylko swoją jakąś taką moralnością, etycznością własną, tak? Aczkolwiek nic złego w życiu nie zrobił, nikogo nie okradł, nikogo nie pobił, tak? Raczej stara się ludziom umilać czas, niż ten czas utrudniać. No generalnie psuć tą dobrą atmosferę. Motywacje postaci Elmenor uwielbia piękno generalnie otaczające go, tak? Dla niego wszystko dookoła jest piękne. Nieważne, czy to jest Menel, który właśnie zdycha trzecią godzinę na krześle, czy jakiś, nie wiem, gówno na chodniku, prawda, czy kwiatek. No dla niego wszystko jest piękne, on mógłby generalnie wszystko opisać, tak? Zrobić z tego sonety, poezję, kurwa, elegię napisać na temat mężczyzny, który o trzeciej w nocy wychodzi z tarcz i wraca do domu, ponieważ to brzmi jak prawdziwa przygoda dla niego. Co tam jeszcze a propos motywacji? Opis cech postaci. No, z cech postaci. No, to już właściwie wam opisałem, jaki Elmenor jest, jakie te cechy swoje posiada. A jeżeli chodzi o broń, wyposażenie, jakie ma, no to poza tą skórzaną zbroją, oczywiście, którą ma również rapier. Zaraz nad rapierem ma taką specjalną sakwę, w której trzyma swój flet, ponieważ on mega lubi grać na flecie. Uważa, że flet jest bardzo szlachetnym instrumentem. Jakby go ktoś poprosił, żeby zagrał na czymś innym, to również zagra. Aczkolwiek no, flet to jest ten konkretny instrument, który on zawsze ma przy sobie i raczej byłby smutny, gdyby mu się zdarzyło go zgubić. Szczególnie, że ten flet dostał jako takie, nie wiem, świadectwo ukończenia tego kolegium szkoły bardowskiej. Wiek był, ważne osobistości dla postaci. Myślę, że jego rodzice, z którymi się już nie widział parę ładnych lat, ale na pewno jego rodzice i być może jego mentor z kolegium bardowskiego, który no, po prostu nauczył go tej szlachetnej gry na flecie. Dobrze, to teraz Aga czy Madzia? Dobra, mogę miała szybciej. Chyba. Nie, no to moja postać, czekajcie, odłączę sobie tylko to. No to od początku, imię, nazwisko. No to ja przedstawiłam ją jako Illa Ilea, a właściwie Ileandra, Safira, Ilealsin. Nie umiem tego kurwa sama wymówić. Także rasa gimnazji powietrza, klasa właśnie aktualnie łowczy. Z charakteru albo w ogóle ona jest taka neutralna, jeżeli chodzi o charakter, no to jestem w gimnazji powietrza, więc mój charakter jest totalnie, w sensie charakter i lej jest totalnie zmienny, więc raz jest miła, raz jest porywcza, raz jest spokojna, no będzie wszystko. Ogólnie wszystko jej się zmienia i będzie bardzo szybko zapominać kłótni i innych takich rzeczy. Nie żywi długo uraz w ten sposób. Nie u wszystkich, ale takich drobnych przynajmniej. Dobra, motywacja postaci, charakter, opis tych postaci. No to też, jak wszyscy jesteśmy młodzi, no to wszyscy jesteśmy młodzi, nie? Gimnazji chyba żyją do 120 lat, no to moja postać mi się koło 20, bo chyba tak dojrzewają w tym samym czasie co ludzie i tak dalej, no to postać miała koło 20. Jeszcze ją sobie narysuję, ale na pewno będzie miała długie... Jest niebieska przede wszystkim. Jest niebieska, pewnie będzie miała białe, jakieś białe albo biało-niebieskie włosy, jakieś długaśne, jeszcze takie, które same falują. Czy wiatr jest, czy nie ma, to i tak falują i się ruszają. Tak, jeżeli chodzi o historię, to wymyśliłam sobie coś w tym stylu, że to pochodzenie szlacheckie to nie jest takie stricte, że ja byłam kimś... No, wymyśliłam sobie, że jej ojciec był
w związku z tym, że oni mają to pochodzenie dżina, dżinowskie, tak jakby i tak dalej, no to bardziej łowczym królewskim, czymś takim, nie? Nie, że stricte, że jestem jakimś, kurwa, synem cięcia, jakimś baroneta czy kogoś tam, nie? Że to jest jakaś niższa szlachta. I stąd moja postać umie też wybitnie strzelać z łuku i zawsze jeździła na konkursy jako gówniarz. I oczywiście starała się wygrywać i być idealnym strzelcem i tak dalej. A opuściła swoje tereny, bo jeszcze nie wiem, jak to do końca spiąć, bo wymyślałam to teraz na bieżąco, ale chcę jej dać Danusia, daję jej papierowego męża, czyli że wymyślono jej ślub, nawet go podpisano, ale z jakimś popierdolem szlacheckim, jakimś czubkiem albo czymś takim, więc ona uciekła. Dziękuję. Mam jakiegoś, gdzieś tam mam, moja postać ma jakiegoś męża. Jakiegoś psychopatę, takiego szlacheckiego urodzenia. Takiego, wiecie, że to się wydaje w porządku, ale w rzeczywistości ja wiem, bo ja jestem gówniakiem, więc pewnie kiedyś go widziałam, jak on też był jakimś gówniakiem, czy coś takiego, jak kurwa męczył zwierzęta, albo wybudował komuś oczy, czy coś w tym stylu, więc ja wiem, że on jest spierdolony, a on tylko na co dzień dawał normalnego. A zwłaszcza, że my pewnie byliśmy w tych stronach, skąd ja pochodzę. No bycie tym z pochodzenia dżinem było takie wow i tak dalej. No, że wszyscy wokół byli ludźmi i tak dalej, no to, że fajnie było sobie wziąć za żonę taką dziwaczkę. No, że to takie super sobie wymierzyć krew, nie wiem, wydłużyć życie tego rodu, czy coś w tym stylu, te 30 lat, czy coś takiego. No, więc w głowie chodzi o to, że mam gdzieś też jakiegoś popierdala, ale z jakimś, może być nawet jakimś mordercą, albo jakimś psychopatą. Nieważne, moja postać uciekła i od tej pory sobie gdzieś wędruje i już sobie przepłynęła chyba nawet na statku gdzieś, nie? Bo jest dzień wiatru, więc ona się tam nie boi wiatrów, statków, kurwa, wody i tak dalej. Adziu? Tak. Mortegard jest też dosyć młody jak na krasnoluda, bo ma zaledwie 54 lata, czyli jest w zasadzie, kurczę, no, bardziej jak nastolatkiem. W sumie być może wśród według krasnoludzkich standardów. Natomiast jest i zawsze był bardzo ciekawy. Interesowało go w zasadzie wszystko dookoła, co się dzieje. Ma bardzo taki analityczny umysł, lubi się przyglądać różnym rzeczom, lubi wiedzieć, skąd różne rzeczy się biorą, jak są zbudowane i tak dalej, i tak dalej. Ma także nieszczęśliwą zdolność do powodowania wybuchów, bo bardzo lubi rzeczy, które robią boom. I jak ma czasami do wyboru zdrowy rozsądek albo rzeczy, które robią boom, to wybiera rzeczy, które robią boom. Jeśli chodzi o rasę, to jest takim górskim krasnoludem, czyli pomimo tego, że jest intelektualistą, to jednak troszkę tej krzepy ma, tak? Krzesełko już by uniósł, tak? Nie tylko, wiesz, swój pergamin, ale krzesełko nawet podniesie, czyli zawsze jest do przodu. Z charakterem to jest raczej, znaczy tak, jak wierzy się, jak ktoś mu powie, że potrzebuje pomocy, to mu pomoże, natomiast nie ma na tyle wyczucia i intelektu, żeby samemu na to wpaść, nie? Ale ogólnie jest życzliwy dla ludzi, dla zwierząt, zwłaszcza dla zwierząt. Miał za młodości jaszczurkę, która mu nie jest pewien, czy mu umarła, czy uciekła. W każdym razie pewnego dnia już jej nie było. A poprzedniego dnia on przeprowadzał taki eksperyment i tak w głębi jego serduszka jest takie delikatne podejrzenie, że być może ten eksperyment coś miał wspólnego z tym, że mu ta jaszczurka zniknęła. W każdym razie jaszczurka miała na imię Rosalinda i on marzy o tym, żeby ją odtworzyć przy pomocy swojej mocy i umiejętności i narzędzi. To jest jego sen, stworzyć sobie Rosalindę, tylko taką, wiesz, większą i bardziej odporną na eksperymenty. Jest, no, jak na krasnoluda, 1,40 m, czyli dosyć wysoki, postawny. Ma włosy rudę, brodę też rudą,
taką niezbyt obfitą, coś tam jest, jest jakiś warkoczyk w splecie. Jego najlepszą przyjaciółką była gnomka, która mieszkała niedaleko siedziby w zasadzie krasnoludzkiej, to znaczy mieszkała, ona bardzo dużo czasu spędzała w lesie, ale też w miastach, była alchemiczką i ona go chyba zaraziła taką pasją do właśnie odkrywania świata, do rozwiązywania problemów i pewnego dnia po prostu zniknęła, ale zostawiła dla niego w swoim domu, zostawiła na stole list zaadresowany dla niego i w tym liście jest problem, którego on jeszcze nie był w stanie rozwiązać. A jego przyjaciółka powiedziała mu, że jeśli znajdzie odpowiedź na to pytanie, na pewno się jeszcze raz spotkają. I on usiłuje cały czas to pytanie rozwiązać, tylko jeszcze nie wymyśliłam, czym to jest. Ale my możemy to odkryć wszyscy razem. Dobrze, to skoro mamy opisane postaci i każdy wie, komu ma zrobić te cechy, to teraz możemy zrobić, czyli przypominam, że jakby zgodnie tak jak idą kamerki, to kolejnej osobie po sobie dajecie sobie cechę fizyczną lub psychiczną, a w odwrotnej kolejności dajecie jakiś przedmiot. Okay. Jakąś ważną rzecz. A Sebek opisywał swoją? Bo... Opisałem. A, tak, opisałem. Dobra, tak. Wszyscy się zdziwili, że laską gra przecież. Tak. Głosą dobrze zbudowaną. Dobrze zbudowaną? No jak ja mam to opisać? No, natura jej nie skrzydziła. No co? Ja jeszcze dopowiem, że sobie imię wymyśliłem. Znaczy wymyśliłem. Wiem to, co jest na rolu, tylko usunąłem jedną literkę. W sumie mi się podoba, więc nazywam się Atro. A mój mistrz nazywa się Valerian Stormhand. I to jest ten mój mistrz Mnisi, który mnie szkolił. I, no. Czyli jest Atro, Mordegard, Elmerion i Eleanor? Czekaj. Mortegard? Mordegard? Mordegard. Tak. Mordegard. Jest na M. Mordegard Miedzianobrody. Mordegard Miedzianobrody. Atro. Julian ma Elmenor, tak? Tak. Elmenor. Elmenor. I Emanuela. Tak. Emanuela, ale, Emanuela. No. Ale przedstawia się jako Ema. Nie użyła swojego imienia. Wszyscy mają jakieś dziwne imiona, nie? Wszyscy. Okej, okay, a ty... Aga, Ila? Ila. I jak? Ile, Ila. Ila, Ile? Ila, Ilea. Ila, Ilea. Ilea. Dobra, niech ktoś napisze może na czacie, kurwa, te imiona wszystkie, to sobie od razu zapiszemy w bio. Ja sobie zapisałem właśnie. Ila, Motyla. W notatniku. Mogę wam wpisać, bo ja mam dostęp do wszystkich kart, więc... Cool. Poprosimy. Chcecie na czacie? Tu? Na tym? Czy chcecie tak na stałe na, mieć? Na rolu możesz na czat. Okay. Po prostu się skopiuje i wklei się na karty. Dobrze, to ja... A wy w tym czasie myślcie nad tymi cechami. Już mam. Ja już ten mogę dać i nie... W sumie występujący w to, ale myślę, że Kamil jako przedmiot będzie miał złotą monetę, taką dużą, z symbolem jego... nie, jak to było? Jego gildii, w której... się trudnił morderstwami i tam porwaniami, takimi pierdołami. Była to, myślę, waluta, którą wewnątrz siebie używali do płacenia za wewnętrzne jakieś tam rzeczy. Jak w Wiku te monety były. I on sobie zostawił jedną właśnie na znak tej jego przeszłości, żeby mu przypominało, kim był, za co musi zapłacić. Dobra, niezłe. Podoba mi się. Julianowi za chuj, nie wiem, Julianowi zrobię, nie wiem, psychiczną na przykład, że boi się otwartego ognia,
Tylko nie, żeby to też nie było tak, że ogień, kurwa, jak w tym, w hotelu Transylwanii ten Frankenstein, tylko że po prostu ma taki lęk i dystans do otwartego ognia, żeby jego liście się nie zajęły ogniem. Ej, to ja mam dla Madzi przedmiot. Mam uszkodzony zegarek pokazujący 23:30. Prawdopodobnie chodzi o godzinę śmierci Rozaliny. Mojej jeszczurki. A skąd wiadomo, że to 23:30, a nie 11:30? Bo on miał zegarek, który był, miał natarcie 24. Znaczy no, to... Prosty ludzki wynalazek. A, taki... Ona jest... Ona musi mieć bardzo skomplikowane te garki. Z krasnoludem. Tak. Artificerem. Więc jest 23:30. Może być 12:30. Może być tak. Jak będzie prościej, to tak. Okej. A Kamilowi dam cechę psychiczną. Dobra. Pedantyczny. Bo mi pasuje ja do takiego przystępu. Ja mam dla ciebie cechę fizyczną. Bo ty jesteś genasi i powietrza, tak? No. Więc słuchaj, twoje włosy nie to, że tam się układają normalnie, tylko się tak unoszą wokół twojej głowy. Tak masz obłok z tych włosów. Jakby były, wiesz, w wodzie. Po prostu unoszą się wokół twojej głowy. Masz taką koronę z tych włosów. Nie radzę, bo czasem cię wkurwiają. Tak, wkurwiają cię, wlatują ci we włosy, czasem między zęby. Zwłaszcza jak się stresujesz. Normalnie nie, są grzeczne, ale jak masz stresa albo jesteś wkurzona, to potrafią wleść między zęby na przykład. Dobrze, to nie radzę koło siebie siadać w karczmie i tak dalej, bo kurwa latają sobie jak znowu. I takie zarywasz jakiegoś typa, siadasz koło niego, a te włosy go tak oplatają. Tak! Słuchaj, one... tak, bo one mają... Uczuć, nie? Zachowują się. Pomysł. Tak. Włosy jak u meduzy. Reagują na twoje emocje, węże. Słuchaj, po prostu. Reagują na twoje emocje. Jesteś smutna, to jak oklepają. Więc może nie zawsze się unoszą, ale wiesz, jak się czujesz dobrze, to tak ci ten... A jak jesteś wkurzona, właśnie takie dziwne rzeczy robią, a jak masz deprechę, to ci wiszą, wiesz? Normalnie jak druty wokół twarzy. Więc masz emocjonalne włosy. Dobra, emocjonalne włosy. A przedmioty dla Juliana Madzio? Julian, ty robiłeś jakieś występy, nie? Gadanie, w sensie opowieści. No. Tak, ale ma też flet, no. No, a to mam takie ten... słuchaj, to może jakiś bilet z twojego pierwszego występu. Taki, wiesz, bilet zrobiony ręcznie. Nie wiem, jak nie byłeś jeszcze super dorosłą osobą, może, wiesz, poznałeś wśród swoich znajomych i wśród nie wiem, rodziny i oni przyszli i tak, wiesz, wysłuchiwali cię i tam kibicowali ci. I jeden masz taki... Jeden masz taki zachowany ten bilet na pamiątkę, żeby ci przypominał po prostu o ludziach, którzy byli w twoim życiu i którzy kibicowali ci niezależnie od tego, jak pełne profesjonalizmu były twoje wysiłki. Okej, mi się wydaje, że ja mam przedmiot dla Sepka. Tylko tak myślę, jak to ugryźć. Ty małego przedmiotu możesz nie gryźć, co? Może to jest właśnie takie ugryzione jabłko. Tak zgnite już. Bo ty jesteś wojowniczką, jesteś kobietą, stosunkowo młodą, do tego wszystkiego, którą hojnie obdarzyła natura. Czasy są, jakie są, więc ja myślę, że Sebek będzie miał... obrączkę z listem wetkniętym w to środka. Obrączka będzie ze względu na to, że Emanuela, tak? Tak. Emanuela uciekła sprzed ołtarza, a list jest od jej ojca, w którym on jej grozi, że ma wrócić. Natomiast co do cechy... Myślę, że dla Madzi... Mam dwie.
Pierwsza jest, to będziesz mogła sobie wybrać, która twoim zdaniem będzie lepsza. Pierwsza to będzie to, że jesteś profesjonalistką, no bo rzemieślnik musi być profesjonalistą, nie? Jak ci coś nie wychodzi, to będziesz to poprawiać do skutku. Dopóki nie wyjdzie tak jak, że będziesz uważała, że jest idealnie, nie? A druga, że będziesz typem negocjatora. Czyli niezależnie od tego, co ktoś ci powie, tak, to będziesz starała się, znaczy w kwestii może nie wszystkiego, co ci powie, tak, ale na przykład, jeżeli będzie chodziło o jakiś twój przedmiot, twój przedmiot przez ciebie zrobiony, tak, czy przez ciebie naprawiony, czy cokolwiek, to twoim zdaniem jego wartość będzie dużo wyższa niż to, co na przykład ktoś ci zasugeruje. W sumie to obie mi się podobają, bo wiesz, ta pierwsza to w 100%, to tak, to jest mój rzemieślnik, on się tym, wiesz, no musi być tak, żeby było dobrze, tak, nieważne, że to jest akurat, nie wiem, tymczasowy mostek, po którym przyjdziemy raz i którego nie będziemy wykorzystywać, ale go trzeba zrobić zgodnie z zasadami, tak, i nie wolno się spieszyć, i no. Także spoko. To drugie też. Zawsze jak będę usiłował sprzedawać swoje rzeczy albo ten, to wiesz, będę miał bardzo mało realistyczne poglądy na temat ich wartości. Zawsze sobie mówili. Nie, Kamil. Ja mówię, bo ja dalej myślę. Ciężko mi z tym. Pierwsze, co wymyśliłem dla Ili i tak, dla Ili Ila. To było, że to jakiś kieł, jakiś szpon jakiegoś nieznanego potwora, tylko to, bo jestem łowczynią, tylko to mi trochę tak, może to było coś takiego, żeby to było bardziej tak sentymentalnego. Wybity ząb mojego męża. Tak, w pierścionku jeszcze, tak. Nie. Nie, ale pomyślałem, że... Nie, było. Że może... Jak byliście na jakimś właśnie polowaniu wspólnym, takim powiedzmy schadzkowym, co wam umówili rodzice, nie? Żeby się poznać i was na takie oficjalne, rodowe polowanie, wiesz, z psami, na koniach i w ogóle, to on, ten twój przyszły mąż... Właśnie dorwał jakieś zwierzę i widziałaś, że się nad nim znęca i je dobiłaś, żeby się nad nim nie znęcał już. Ukryciłaś jego męki, tak? I zachowałaś jego na przykład szpon jakiś, nie wiem co to może być. Czy to jakiś kieł dzika, czy jakiś szpon czegoś jakoś większego. Kota drapieżnego. No jakiegoś, no, nie wiem skąd tam pochodzisz, jakiegoś tygrysa może, nie albo wiem, lwa, nie wiem. Ja, czy to tak wtrącę, ale ja bym miał powiązanie, żeby moja postać była powiązana z Agi postacią, że to mój brat starszy był tym wybrany. Chcesz mieć brata psychopatę? Tak, bo ja chciałem mieć, w sensie, że mój ojciec też taki pierdolnięty szlachcic, ojciec ten, jego syn, mój starszy brat, dziedzic rodu też, kurwa, psycho, dlatego ja... Może być! I to obrączka też mi pasuje od tego, bo miałem, że właśnie Emma weszła w ten wiek takiej już dorosłości, więc ojciec wybrał jej tam jakiegoś szlachcica do ożenku, żeby zwiększyć swoje wpływy, nie patrząc na uczucia córki, a ona w długą kurę. Dobra, to pasuje ci Agaton jakiś tam... Tak. No a Szybkowi, co on może mieć jakąś cechę fizyczną, psychiczną? Człowiek, laska... Mam pazur panteri, tak sobie wpisałam. O, no. Kurde, może nie lubisz tych autorytetów, że masz problem z... jak to się z wyższy rangą, albo że masz problem do autorytetu po prostu. To się jakoś nazywa... w tym, w psychologii chyba, ale nie jestem pewien jak, więc nie powiem ci, ale że jak ktoś stara się tobie rozkazywać albo coś, tak
ktoś, kogo nie lubisz i mimo, że wiesz, że ma rację, to możliwe, że będziesz mimo wszystko gdzieś tam pod prąd szedł, szła. Spoko. Okej. Okay. Bo to mi pasuje do osobowości. W sensie do historii bardziej. No dobra, spoko. Na przykład kwestionujesz autorytety, nie? Że ktoś ci mówi, że dobra, jest tak i tak, a ty tak, a co ty możesz wiedzieć, stary dziadu, siedzisz tutaj za biurkiem i chuj mnie to obchodzi, że jesteś kapitanem straży, nie? No spoko, no chyba, że ta osoba ma mój szacunek i w sensie... Tak, no. No spoko. No, że tam nie wiem, pójdziemy gdzieś, dostaniemy jakiegoś, którego musimy tam słuchać, ale ja go nie znam czy coś, no to mam w dupie jego rozkazy. No, coś takiego, no. Okej. Okej, to teraz już powoli to zaczęliście robić, ale skąd się znacie, jak się poznaliście, kto kogo zna? Czy robimy tak, że wszyscy się znacie, czy tylko na przykład co najmniej tam jedną albo dwie osoby z drużyny? I opiszcie też ewentualnie, kto ma jakie stosunki do innych osób z drużyny, w sensie czy lubisz kogoś, czy tak sceptycznie podchodzisz, czy tak na przykład nie do końca lubisz, ale tolerujesz, wiecie o co chodzi, coś w tym guście. I co powoduje to, że jakby nie do końca, co powoduje to, dlaczego jakby do tej osoby podchodzicie w taki sposób. Albo może było też jakieś konkretne wydarzenie, które spowodowało to, że się spotkaliście. Na przykład, nie wiem, ktoś kogoś uratował, uleczył, pomógł w czymś, nie wiem, w ucieczce na przykład z waszych ołtarzy. Znaczy, ja to myślałam, żebyśmy nie znali się tak po prostu, że się znamy, kurwa, już od lat czy coś takiego, tylko właśnie tak przez jakieś powiązania gdzieś zaczynamy się kojarzyć, nie? Że tu my się znamy lepiej i nie wiem, chyba by się szybciej znalazłyśmy z tą Emą na przykład, nie? Albo nie wiem, kurwa, ja spierdolam pierwsza, potem ona... Znaczy, ja bym to zrobił tak na przykład, że się znamy właśnie z tych schadzek organizowanych przez naszych rodziców na polowania czy coś tam. Nie jakoś super kumpele, psiapsiły czy coś, ale po prostu się znamy, nie? A jak resztę? No ja, znaczy Sebek w sumie głównie wymyślił, jak sobie tam rozmawialiśmy o naszych postaciach wcześniej, przed tym tworzeniem, to że jak on uciekł z tego, sprzed tego ołtarza, tak? Nie, ja ogólnie myślałem tak, bo chciałbym, tam mój ojciec jest sam szlachcicem, jakimś pierdoły. No. I miał kochankę w wieku jak ja tam, jakimś dziecięcym. I z tą kochanką wymyślili sobie, że pozbędą się jego aktualnej żony, więc zorganizowali porwanie i tak dalej. Przez pomyłkę porwali również mnie. I zrobiła to organizacja właśnie Kamila. A że Kamil właśnie wtedy przechodził przemianę charakteru, no to jakimś cudem po prostu mnie wyciągnął stamtąd i odstawił do miasta. I tak się poznałem z Kamilem. Znaczy z postacią Kamila. Może tak być, że wynajęli naszą organizację właśnie, żeby porwać tą żonę. W jakimś zamieszaniu ktoś tam z tej organizacji porwał też ciebie. I ja już zaczynałem tracić wiarę w tą ścieżkę, którą podążam. I gdzieś tam uznałem, że dobra, oni są mało profesjonalni, nie patrzą na to, czyim życiem handlują i jakby przyszło do stracenia na przykład tej żony, to córkę też by zabili, więc uznałem, że przynajmniej córkę uratuję i pomogłem w sumie no, uciec komu? Emanueli, Emie. Gdzieś tam ze szponów tej mojej organizacji tak się naraziłem na gniew i tej mojej gildii byłej, gdzie ona gdzieś tam próbuje mnie dorwać, bo wiem za dużo. No i też może ze strony jej rodu, bo się w końcu dowiedzieli, kto to co zrobił. Może nawet ten sam ród potem będzie wysyłał jakiś tam członków tej mojej gildii, żeby się mnie pozbyć albo ukarać jakoś, nie? Ja się przyznam, że nie mam pojęcia. Mam tylko taką wizję, że może, nie wiem, w trakcie ucieczki albo może w trakcie czegoś coś wam się zepsuło, wóz
Nie wiem, jak idzie. Znaczy, bo tak, bo ja z Kamilem mamy powiązanie, ja z Ilą mamy powiązanie, więc ty możesz mieć powiązanie na przykład z Boże, jak wy macie to na imiona? Ja mogę powiedzieć tak. Z Elmenorem, a Elmenor i ty i Elmenor możecie mieć na przykład albo z Kamilem, bo się gdzieś tam kiedyś w swoim życiu spotkaliście, poznaliście, albo właśnie z Ilą, nie? I wiesz, tak razem w końcu się zebrała drużyna. Tak naprawdę to ja zabiłem twojego chomika. Ja chciałem rzucić, że stałem zlecenie. Wszyscy obecni w tym mieście coś tam kojarzą Elmenora, no bo kurwa jest chodzącym drzewem. Może ten, może jeden z eksperymentów kogo? Mordegarda gdzieś tam wybuchł w lesie i prawie spalił twój las i się na niego wkurwiłeś. Nie, ja zakładam, może było na przykład założyć coś takiego, że skoro Mordegard jest rzemieślnikiem, no to tam wychodzą takie, a nie inne rzeczy, jakieś ładniejsze, inne brzydsze, tak, żeśmy się kiedyś całkiem przypadkowo poznali, nie wiem, w karczmie, dajmy na to, tak, albo gdzieś na drodze chociażby, no jak sobie szedł, tak, umorusany, a na przykład, nie wiem, Elmenor się zachwycił na tym, co zobaczył. A potem Mordegard go zaprosił do siebie, do warsztatu, chciał pokazać, jak, nad czym teraz pracuje, a zapalił świecę i podpalił kurwa Elmenora. Potem gasił go. Stąd mu się pojawiła, wiecie, taka psychoza delikatna a propos ognia. To pasuje tym bardziej, że Mordegard ma tendencję do, wiesz, takich rzeczy, które się wybuchają i palą, więc jak najbardziej. On cię w ogóle zaprosił pod fałszywym pretekstem, bo tak się tobie przygląda i już ci nawet zdążył potem powiedzieć parę razy, że słuchaj, jak ci się coś stanie, to drewno to będzie zajebiste do robienia różnych rzeczy, bo to, wiesz, magicznie nasycone to będzie pierwsza klasa, także jakbyś ten, albo jakbyś się chciał gałęzi pozbyć, albo ten, to a Elmenor mu cały czas tłumaczy, że pod tymi pędami pojedynczymi on ma normalną skórę, więc jakby za dużo z niego nie wykrzesa. Ale ty, wiesz, no to dobrze. To tak, Mordegard chciał mu sprzedać maszynkę do golenia, która była takim gigantycznym tym... tak, sekatorem, albo taką maszynką do tych, do żwopłotów, jak to się nazywa, takim, wiecie. Tak. Nożem takim do żwopłotów. No, tym... Dobrze, w każdym razie to najpierw było nieporozumienie wzajemne, potem myślę, że w końcu tam Mordegard w końcu dotarło do niego, że jednak mimo wszystko ty jesteś drzewem, tylko tak, wiesz, powierzchownie. Ale w międzyczasie był ten incydent z pożarem i stąd wiemy, dlaczego ty masz fobię na tym od ognia. Ja mogę się znać w sumie z Mordegardem, bo przykładowo jego eksperymenty wybuchowe gdzieś tam się wieści o nich rozniosły w półświatku i możliwe, że moja gildia kupywała od niego takie rzeczy, które właśnie miały wybuchnąć w odpowiednim momencie. Przy czym Elmenor niekoniecznie... ciągle myślę o Elmenorze. O Mordegard. Mordegard niekoniecznie musiał wiedzieć, do czego to jest. I możliwe, że ja byłem tym kontaktem między moją gildią a Mordegardem i kupywałem jakieś wybuchowe rzeczy od ciebie. Ale ty wtedy jeszcze nie wiedziałeś, do czego one służą. I... znamy się, ale możliwe, że się w którymś momencie dowiedziałeś czy coś, albo ci się nawet sam potem przyznałem, jak już odszedłem od tej mojej gildii, że one służyły jednak do nikczemnych czynów i służyły jako bomby do zamachów i takich rzeczy. I myślę, że Mordegard w tym momencie zrozumiał, że to może być trochę niebezpieczne. To, co on robi, stwierdził, że zamiast sprzedawać, będzie robił, że tak powiem, tylko na własny użytek. Też mogę być takiego założenia, że kiedy Elmenor kręcił się po mieście, mógł przypadkowo na przykład spotkać Ilę i
widząc jak ona wygląda, z tymi jej włosami, które gdzieś tam falują w powietrzu, tak? Zobacz, jakim była humorze, bo mogła mieć wszystkie płaskie i być smutna. Nie, no dobra, załóżmy, była radosna, ona zobaczyła chodzące drzewo, on sobie zobaczył, dziewczynę, której zawsze wieje od dołu, no. Więc trochę za nią połaził, powypytywał ją, jak to, z czego to wynika, że jej włosy tak falują na wietrze. Ona mu udzieliła kilku wywiadów, nawiązali ze sobą jakąś tam relację, prawda, on tam coś próbował napisać na ten temat, średnio mu to wychodziło, może mu kiedyś wyjdzie. Może mu kiedyś wyjdzie poemat o włosach właśnie. Więc tak się mogli poznać. Bo ta, dobra, ogólnie, bo tam się znamy. Wiadomo, każdy z kimś tam się jakoś zna. Ale też może być tak, że nie wiem, jaka będzie tam pierwsza misja czy coś, że właśnie ktoś dostanie pierwszą misję i z rządzeniem losu będziemy w jednym mieście, więc z racji tego, że się znamy, no to ta osoba pozbiera te osoby, żeby wykonać tę misję, nie? Dlatego jesteśmy razem w drużynie. Hej, chodź, mam misję. Ty, czekaj, weźmy jeszcze tego. Ja go znam. Może tak być. Może być tak, że właśnie na przykład myślę, że moja postać tutaj pasuje, że bo ja znam szalonego naukowca, który zna drzewca i znam taką wojowniczkę, która zna za to łowcę. I tak się zbierze nasza drużyna. Przy czym teraz... Tak, silny na podpokę. I teraz... Nie, na magiczne, słuchaj, jakieś tam implementy, tak. I do Alchemii. Tak. Zrobił z niego skrzywodę na podpokę. Jego kora robi jako szrapnel w granatach. No i jakie ustosunkowania każdy do każdego? Co myśli o każdym, nie? Myślę, że... Mordegard może mieć właśnie mieszane uczucia co do Atro, który trochę go wykorzystał na początku ich znajomości, znaczy trochę, dość mocno. A Atro stara się to naprawić. Ogólnie Atro myślę, że dla każdego stara się być miły i znaleźć sobie przyjaciół tak mocno, bo nie ma żadnych ze swojego byłego życia, no to ma samych wrogów. Więc myślę, że tak stara się być dla każdego miły i jedynie dopiero w trakcie na przykład przygód jakiś albo jakieś były czy jakieś dopiero będą i ktoś się będzie stosował do jakiejś zbyt mocnej przemocy, to będzie starał się wtedy zaprzestać zabijaniu na pewno ludzi, może nawet i zwierząt, chociaż jeszcze nie doszedłem do tego. Czy chcę być też dobry dla zwierząt i ich nie zabijać. Bo jednak jedzenie skądś trzeba brać. Ja myślę, że Mordegard, tak, masz rację, ma takie mieszane uczucia. W ogóle chce wyruszyć na przygodę, bo czuje, że za dużo miał kontaktów poprzez ciebie z tą gildią i chce też, żeby ona trochę o nim zapomniała, bo nie chce, żeby go odwiedził jakiś kolejny, wiesz, taki pan o mocnych rękach, który mu wytłumaczy, że dalsza współpraca jest konieczna. Dokładnie. Ale tak jest nastawiony pozytywnie i myślę, że zwłaszcza do Ili, bo no jest dziwna i tak trochę mu przypomina tą swoją tą jego gnomią mentorkę, przyjaciółkę. Także tu jest na pewno ten. Co do naszego drzewca, to po prostu ma wyrzuty sumienia i jest mu głupio. Że potraktował go tak przedmiotowo, ale ma nadzieję, że ich dalsze relacje będą przyjemne. A tak myślę, że jest dosyć otwarty, bo ja mam co do niego taką wizję, że on siedział w tej nie wiem, jaskinie, grocie skalnej i tam jego plemię było takie bardzo tradycyjne i co on chciał zrobić coś nowego. Wiesz, to oni go hamowali i co znowu od innej strony to go znowu hamowali, więc on jest bardzo na plus w stosunku do wszystkich osób, które po prostu go mile witają i są chętne posłuchać tego, jak opowiada o swoich wynalazkach i coś im ewentualnie pokazać. To ja też teraz wymyślałem sobie, że w sumie Atro najwięcej może szacunku będzie miał właśnie do Ili i
Emanueli, że w tak młodym wieku postanowiły wziąć swój los w swoje ręce i się przeciwstawić jakby losowi, tak systemowi, bardziej takiemu, szukam słowa, przeznaczeniu jakby, że miały przeznaczonych mężów, że przeznaczeniem ich było, kurwa, rodzić dzieci i przedłużać ród, a w tak młodym wieku postanowiły myśleć za siebie, gdzie Atro zajęło to parę lat, gdzie tam od młodu był w tej gildii i dopiero w wieku tam 27, 28 gdzieś tam, chociaż nie wiem, w którym ty tam, ile tam lat miałeś. Ile Atro ma teraz? 30. No bo to, no może być 10 na przykład, czyli 6 lat temu, tak? Dobra, no to no myślę, że tak, w wieku tym 24 lat dopiero podjął tą, starał się myśleć gdzieś za siebie, gdzie to jego zdaniem powinno się zacząć o wiele wcześniej i ma właśnie przez to szacunek do Emanueli i Ili. Zrobiły to w młodszym wieku. Będąc na przegranej pozycji. Takiej, no, społecznej. Ja to się w zasadzie będę powtarzał, no jeżeli chodzi o moją postać, no to on jest otwarty dla do każdego, tak, no. Gdzieś tam Atro szukał przyjaciół, prawda, powiedział dzień dobry, ten mu odpowiedział dzień dobry, uśmiechnął się i poszedł sobie dalej. A nie wiem, z Mordegardem, no on dużo czasu spędzał z Mordegardem, no bo się był zachwycony, prawda, tym, czym się Mordegard zajmuje, no to, że go podpalił w międzyczasie, no zdarza się, no. Może się zdarzyć jeszcze drugi raz. Cóż jest trochę ognie między przyjaciółmi, tak? Elmenor zawsze się delikatnie spryskuje wodą z beczki, jak idzie do Mordegarda, żeby właśnie się nie zajął gdzieś tam czymś. Jeżeli chodzi o ile, no to był tam zafascynowany, tak, napisał, starał się napisać jakiś poem, a dalej gdzieś tam z tyłu głowy ma, to jest taka ta jego kubka wstydu, coś, co tam odłożył sobie na później, tak, kiedyś napisze, coś, jak mu się przypomni, jak ją zobaczy po raz kolejny, a z uśmiechem podchodzi, a najmniej miał dotychczas kontaktu z Emanuelą, nie wie dlaczego. Być może tam się gdzieś mijali, może się spotkali gdzieś w karczmie, ale na pewno tutaj też jest pozytywne podejście, tak więc jak ona, nie wiem, no, spojrzała na niego tak z zaciekawieniem, z zainteresowaniem, pewno to on odwzajemnił uśmiechem, więc generalnie on jest tak pozytywnie nastawiony do każdego. On sobie nie szuka wrogów, chyba że ktoś mu podpadnie, ale jeszcze nie było takiej osoby w przeciągu 150 lat. Ema na pewno będzie darzyła szacunkiem. Jak się nauczy imienia? Atro. Myślę, że no, on ją nauczył grać w szachy. Ty uciekali razem z gildii. Tam no, trochę czasu to zajęło. Zgubienie ogona i tak dalej. Odstawienie Emy w bezpieczne miejsce. Myślę też, że Atro mógł doglądać później z samej czystej ciekawości, co się u Emy dzieje. Pewnego dnia Ema odkryła to i po prostu zbliżyli się do siebie, w sensie zakolegowali się, nie wiem, może Atro ją troszkę szkolił w jakichś tam rzeczach? Może mi to tak ciążyło trochę na umyśle, że cię próbowałem tak bronić i właśnie gdzieś tam śledziłem, czy ktoś inny cię nie śledzi, nie? Że no i tak z tego rodu. Stąd też możesz wiedzieć właśnie, że zostałem wyszkolona na wojowniczkę trochę z tego, że uciekałam z domu, tam od obowiązków szlacheckich i tak dalej. Ile myślę, no mówię, ją bardziej znała bardziej z chadzek tych wypraw tam jakichś tam szlacheckich czy coś, ale jak ją po ucieczce bliżej poznała czy coś, to zaczęła traktować jak starszą siostrę czy coś takiego. Elmenora to Ema na pewno szanuje jego poezję, zaciekawiona jest poezją. Zobaczyła jego występy pewnie w karczmie w jej rodzinnym mieście, więc na każdy występ chodziła z zaciekawieniem, więc jest jego fanką na pewno. Dlatego może Elmenor jej tak nie zna, ale Ema jest zachwycona jego poezją. A Mordegarda
Mordygarda po tym, jak już zostali w drużynie razem z jakoś złączeni, no to jest zaciekawiona jego eksperymentami, jego wynalazkami. Nikt w życiu takiego czegoś nie widziała i jest po prostu zafascynowana. Ja myślę, że z tymi szachami to było tak, że ty mnie nauczyłaś. A ty to wymasterowałaś. Bo ty tam ze szlachty, nie? No to cię uczyli i wpajali i gdzieś tam przy naszej ucieczce, tak, znaczy przy tym jak uciekałem z tobą i cię uratowałem, to gdzieś tam, żeby zabić czas, to mnie nauczyłaś. I ja sobie to potem wybrałem jako ten sposób poznawania ludzi, że jak na przykład się minęliśmy z Elmenorem gdzieś tam w karczmie jakiejś, to było dzień dobry i potem za nim chodziłem, bo się chciałem zakolegować i mu proponowałem ciągle partyjkę w szachy, bo to jest jedyny sposób aktualny, jak mogę kogoś, czyjś charakter ocenić, czy ktoś mi się podoba z charakteru, czy nie, i warto się z nim zakolegować, czy nie. Bo to jest pierwsza taka rozrywka, na którą trafiłem w swoim życiu, poza mordobiciem gdzieś tam w półsiatku, nie? Rozrywka, mordobicie. Okej. Okay. No, w półsiatku, tak? No, napierdalałem się po mordach, tak? Nudziło mu się to, szedł tam gdzieś zaułek. No, a teraz już to porzuciłem, tak? Ulubiony, no, bo to sport, jest... mordobicie. To już jest barbarzyństwo, więc się przerzuciłem na szachy, tak? No. Teraz Ila. Wiem, poczekajcie. Czy ja uciekłam wcześniej, niż ty zostałeś porwany? No nie, bo ty masz teraz 20 lat. Tak, 20, no. Więc powiedzmy, że, bo to raczej szlachcianki są wydawane szybko, nie? Za mąż tam jakoś tam, żeby tam zeswatanie, no to też powiedzmy te 4 lata temu, nie? No. Więc szybciej uciekłaś te 4 lata niż ja, bo ja wtedy miałem 12 lat. No okej. Okay. No, ale no. Dobra, i potem się porwali i pewnie kurwa byłam... Nie, porwali szybciej, jak mam 10 lat. A, w ten sposób, dobra. Bo właśnie chodziło o moją matkę, żeby jej się pozbyć, bo ona była jakby dziedziczką rodu, w której się wrzenił mój ojciec, który przejął ten ród. Nie, tam, whatever. No i później, no. Ja miałem tam 11 lat, to cię już swatali z moim bratem, który był pierdolnięty. No i ty, jak już osiągnąłeś wiek 16 lat, gdzie już miałeś stanąć przed ołtarzem i tego, no to zjebałaś. No, znaczy, tam jest jakieś podpisanie, że ja mam męża, nie? Że ktoś tam, ktoś tam za mnie coś podpisał, ale żadnej nocy poślubnej nie było. No. Oficjalnego. Dobra, to kumam. Okej. Okay. Na weselu ten przed ołtarzem stanęła, w urzędzie notarialnym podpisane, a na weselu wszyscy się spili, a ona spierdoliła. Fuck. Jestem ciekawa, co ten twój mąż mówi tym wszystkim ludziom, wiesz? Oni pewnie, na polowaniu? Oni są pewnie zadowoleni, bo już jakby powiązania rodowe są. Tylko, że no... Musi być, wiesz co, nie ma skonsumowanego małżeństwa, więc się nie liczy. I przedłużenia rodu też nie ma. Tak. No. Jesteś poszukiwana. Marzena, masz... potencjalnego wroga teraz, mojego męża. Mojego brata. I ojca. No, wiem. Czyli mamy... Całe wasze rodzinki. Czyli z pięciu osób w drużynie, trzy są poszukiwane. Jedna przez ród, druga przez ród, trzecia przez ród i półświatek morderców i zabójców. Dobrze. No to... W sumie moja też by mogła być, wiesz, przez gildię twoją. No ale tak bardziej w interesach, a nie, że chcą ci gardło podrżnąć. Ja myślę, albo że za to, że ich zdradził na przykład. Zrekrutować go, żeby dla nich tylko robił te swoje tam zabaweczki. No. Zrekrutować? Zrekrutować w cudzysłowiu. Pod groźbą śmierci, nie? Tak, porwać, zamknąć pod kloszy. W jakim wieku był Mordegard? O, właśnie. 54. Czyli młody krasnolud. Tak. O. Nastolatek. No. Dzieciak. Ledwo broda zaczęła rosnąć. Dobra. Okej, okay, czyli... Ja mam 30, więc w wieku ludzkim. Atro będzie najstarszy. Dobra. Przynajmniej mentalnie, no bo na ludzkie, nie? Czyli Mordegard jest według mnie po prostu pocieszny.
z tymi swoimi kurwa wynalazkami, ze wszystkim. Z pociesznym krasnoludem według mnie. Takim nieszkodliwym, totalnie taki. Chyba, że słuchaj, połączę nie te substancje, co trzeba, jak wszystko pierdolnie, to wtedy zmienisz stanie od nas. Dopiero wtedy zmienię zdanie, tak to twierdzę, że jesteś nieszkodliwy, uroczy w tym swoim zapale do tworzenia różnych rzeczy i takie... I że na tobie to można polegać, ty jesteś gościnny i takie tam, nie? Dobrze, Emę też kojarzę, tak. I pewnie mocno się dziwiłam, że ona tam gdzieś tam ją, gdzie ją zobaczy, czy coś, no nie? Skąd ty się wzięłaś tam i tak dalej? To może przez Emę, może ja Atro i Emę, to właśnie tak na zasadzie, że najbliżej będę z tym Mordegardem na co dzień, bo dłużej jestem w tej, nie wiem gdzie my jesteśmy, kurwa, gdziekolwiek jesteśmy, to wsi jakieś, kurwa, czy gdzieś. Ja też Ema mogła się tą ucieczką zainspirować, ucieczką męża i też męża, żoną i jego brata. Proszę bardzo. No i w sensie, że wiem, że Ema jest pod opieką Atro. Powiem. Atro to mi się wydaje, że taki, no... porządny koleś, więcej nic o nim nie wiem. Ema później nim żyje. I tylko Ema zna jego roczną przeszłość. Dobrze. Nie, jeszcze Mordegard chyba. Tak, no, Mordegard mógł to wiedzieć, bo tylko wiedział tyle, że on kupuje od niego te rzeczy, ale po co, na co to? Ale mówił mu, znaczy ten... Atro niech się wypowie. Atro tak, powiedział mu, po co były te wszystkie rzeczy, nie? Dobrze, tu ogólnie ja będę najmniej o Atro wiedzieć, nie? Ja się sobie kurwa na karteczkach jak starożytnie zapisuję. Dobrze, no tak, tak że najmniej... A oni nie robili na skałach? Ale słuchaj, tu już mamy wyższy poziom cyfryzacji, wiesz, wszystko jest na ten. A tu teraz, proszę, wracamy do starożytności. Papier wykorzystujemy, no. Wiecie, wyobrażam sobie, jak teraz Aga tam po drugiej stronie młotek, dłuto i w skale chyba dłubie. Zapiernicza. Ty, no, bardziej chodziło mi o malunki, ale... Dobrze. To Atro wiem najmniej, o Emie do końca też nie wiem, co tam się dzieje, jak ty sobie tam rosłaś pod opieką Atro, ale wiem, że żyjesz, że masz się dobrze i czasami się widujemy. Najwięcej wiem o Mordegardzie i zostaje mi Elmenor, który mnie zagadywał, bo mam fascynujące włosy. Bo wieje ci od dołu zawsze. Bo mi wieje od dołu. Tak jest. Pani sobie tak sama dmucha, czy skąd indziej to powietrze? Ty, bo pani tam schowanego gnoma, który pani dmucha. I dlatego, z wiatraczkiem. Dlatego gnoma w sukienkach nie chodzi. Zawsze spodnie na dupie, skoro ją to umieje. Dobra, ja wiem, że jest jakiś element, do którego wszyscy wzdychają, tak? Że opowiada coś i tak dalej, no i że zainteresował się moimi włosami i moje włosy z wzajemnością interesują się Elmenor. Więc jak Elmenor siedzi i opowiadał o moich włosach, po prostu zresztą moje włosy sobie tak... Twoje włosy żyją własnym życiem, tak? Tak. No coś jak końca. Tak, włosy meduzy, nie? Nie możesz koło mnie siadać. Bo zaczną ci łaścić. No bo to się może źle skończyć. Jak bo się przeziębie, jak zaczną dmuchać. No i dobra. No. Także myślę, że chyba postacie mamy gotowe. Chyba wszystko zostało powiedziane. Raczej nikt nie ma nic do dodania. Także dziękujemy za uwagę, za obejrzenie tworzenia postaci i zapraszamy na pierwszą sesję. Pa, pa. Bye. Pa. Do zobaczenia. Dara. Tak, nara, i tak kurwa. Fitek. To jest piękne.